Może iść, co? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Witam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie dzieci. I witam tutaj, jest razem z nami też dwójka dzieci. My jesteśmy dzisiaj w rodzinie Marcina i Oli. Tutaj oni są za moimi plecami. Szczęść Boże. No, i ich dzieci. Przedstawcie się. Tadzio. Na imię Wanda. Ja jestem Tadzio, ja lubię piłki nożne i tam. Tadzio lubi piłkę nożną, tak? Nawet mieliśmy okazję grać w piłkę kiedyś, Tadzio, co? No. Graliśmy kiedyś i Wandzia. Wandzia, do której ty chodzisz klasy? Trzeciej. Do trzeciej klasy. I my tutaj przed chwilą pokazaliśmy, to jest pokój Wandzi. Pokazałem tutaj, jeszcze za chwileczkę też chciałbym... A ja do zerówki. A Tadzio, do zerówki, oczywiście, trzeba też o nim wspomnieć. Ale my tutaj pokazaliśmy przed chwilą i jeszcze raz wam pokażę. U Wandzi tutaj na biurku, przy biurku, na tablicy są aniołowie stróżowie. Dzisiaj szczególnie będziemy chcieli pomodlić się przez wstawiennictwo aniołów stróżów o to, aby Pan Bóg był z nami. Bo anioł co robi? Anioł nas pilnuje, nie? Strzeże, żeby nic złego nam się nie stało. Znacie taką modlitwę do anioła stróża, aniele Boże, stróżu mój? Znamy. Aniele Boże, to też za chwilę się, Tadziu, pomodlimy tą modlitwą. Myślę, że nasze dzieci, które tam są po drugiej stronie, też znają taką modlitwę, więc za chwilę wspólnie pomodlimy się tak w sposób szczególny do anioła stróża. A teraz, jeśli macie różańce wyciągnięte, wy tam po drugiej stronie, my tutaj mamy już też przy sobie różańce, więc pomódlmy się do Matki Bożej przez jej wstawiennictwo, aby w naszych rodzinach, w naszych domach panował pokój, zgoda i miłość, by aniołowie strzegli tych naszych rodzin. Więc rozpocznijmy znakiem krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wandzia. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiony Ty między niewiastami, błogosławiony obok żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś
Błogosławiłaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławionaś owoc żywota Twojego. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba, i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. I teraz poprośmy tych wszystkich aniołów stróżów, którzy nami się opiekują, którzy są w naszych domach, aby czuwali nad nami, by ta noc była dla nas piękna, bezpieczna, byśmy mieli miłe sny, byśmy się położyli spać radośni, a rano obudzili się wyspani. Prośmy anioła stróża naszego. Aniele Boże, stróżu mój, Ty zawsze przy mnie stój. Rano, wieczór, we dnie, w nocy, bądź mi zawsze ku pomocy. Strzeż duszy ciała mego i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen. I poprośmy też Pana Boga, aby tych zmarłych, których odwiedziliśmy na cmentarzach, aby Pan Jezus przyjął do nieba. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. I poprośmy jeszcze o zdrowie i siły dla naszych rodziców, dla mamy, taty, ale też i dla kogo jeszcze? Dla babci, dla dziadka. Tatka, ja wujka. Co wujka? Za trocie, za bla bla. Za bla bla babcię, za pradziadka. Za pradziadka, za wszystkich. Za cytki. I za kolegów też za z przedszkola i ze szkoły, żeby nikomu. Ze szkoły, za cytki, za nauczycieli. Za nauczycieli, pięknie. Ze szkoły, za nauczycieli, szkoły. Ze szkoły. I tutaj za sąsiadów naszych też, co mieszkają obok nas. No. Żeby nikomu nic złego się nie stało i Pan Jezus i Jego aniołowie byli w tych domach i mieszkaniach. Prośmy przez wstawiennictwo Matki Bożej. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych,
ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, procieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Teraz was wszystkich pobłogosławię. Tu mamy nasz krzyż taki. Tadzio już oglądał nasz krzyżyk. Tadzio, podoba ci się ten krzyżyk? Ładny jest, nie? Ładny nasz krzyżyk. Wszystkie dzieci, które tam są po drugiej stronie i rodziców, teraz błogosławię. Pan z wami i z duchem twoim. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Tak, co jeszcze? Pomodliliśmy się ładnie. Jeszcze coś chcecie powiedzieć? Pozdrowić kogoś? Wandzia, chcesz kogoś pozdrowić? Może z klasy, jakąś szczególnie koleżankę, albo jakiegoś kolegę. Ja? Pozdrawiam Dawida, bo on... nie, bo ja go nie podobam, bo on jest taki niemiły. No to, ale to kogo pozdrawiamy? To ja pozdrawiam Grzecia, Arka, Dudzie, Luzę. Ja pozdrawiam całą moją klasę i moją panią nauczycielkę od religii. Panią nauczycielkę od religii, a jak ma na imię? Pani Hania. Pani Hania. Pozdrawiamy panią Hanię bardzo serdecznie i wszystkich kolegów. Wszystkich pozdrawiamy. I moją panią Agatę i moją panią Anetę. Aha. I mojego pana Kamila i mojego pana Kukaca. Czyli wszystkich już tutaj pozdrowiliśmy. Życzymy wam dobrej i spokojnej nocy. Też już pójdziecie spać pewnie, nie? No. Kładziecie się spać. A jutro... Bo wy dnia dalej. A jutro do szkoły się nie idzie. To jutro możecie dłużej pospać. Ciekawe. Jutro jest sobota. Możecie trochę dłużej pospać. No to jutro wyśpijcie się i o 19:15 spotkamy się. Rodziców też pozdrawiamy. Wszystkim życzymy dobrej i spokojnej nocy. Szczęść Boże i do zobaczenia jutro o 19:15.